Dzień dobry. I dzień dobry. Tym razem Hacjando z Burnejkos. Jestem właśnie po 3 godzinach pracy i zbieram się na pierwsze spotkanie, które się odbywa. I już mamy godzinę 14:30. Jestem już po wielu spotkaniach. Ciężki dzień, ale to jest bardzo przyjemny. Kilka spotkań z klientami, parę telefonów. Taki dzisiaj dzień, bo czwartki postanowiłem zrobić z dniami na zasadzie business development, czyli szukanie nowych okazji biznesowych, spotkania z klientami, żeby piątek mieć czas na spotkanie z zespołami, być tutaj w firmie. Więc taki czwartek, bardzo przyjemny. Jak każdy dzień w sumie. I już w biurze, dzisiaj troszeczkę inny skład. Wolverine jest, jak zawsze. Jeśli też Łukasz dzisiaj, a Łukasza wczoraj też widzieliście, nagrywaliśmy wczoraj z Łukaszem AWS-a i teraz wideo wysłaliśmy do naszego kolegi Marcina, który te wideo składa, więc zobaczymy, co wyjdzie. Panie Polverajnie, jak tam, co tam słychać? No pracowity dzień, pracowity. A gdybyśmy tak wszyscy sobie przyjęli jakieś ksywki, jak X-Meni? No okej, okay, to ja już jestem Polverajnie, tak? Chyba tak. Nie wiem, co był w tym, był Iceman na pewno, jeszcze był Kobieta Ko. Ale nie, to inny film. I już dzień pracy zakończony, wracam do domu, a przynajmniej mam taki plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj bardzo szybkie wideo. W kursie zbuduj swoje 3 poziomy, ustalamy swoje cele, dzielimy je na mniejsze części, ustalamy proces, jak do nich dochodzić. Ale też jest bardzo ważny element, czyli inspiracji. I dzisiaj Ci pokażę, co robię w chwili, gdy tracę chęć do pracy i tracę w ogóle nadzieję na wszystko, co dobre. Więc to, co robię, mam swój blog 3poziomy.pl i mam taką tam tutaj ikonkę, którą klikam i przynosi mnie na moją stronę 3poziomy.pl na zakładkę zadania. I tu mam swoje zadania, swoje cele. I jak widzisz, pewnie pod każdym zadaniem mam jakąś osobę. Czyli w chwili, gdy na przykład potrzebuję jakiejś motywacji, to sobie wchodzę szybko tutaj, klikam jeden link i przynosi mnie to. Do Richa Froninga, jednego z najlepszych crossfitterów na świecie. I aż mi ciary przechodzą, jak to oglądam. Gdy mam blokadę przed występowaniem na scenie, Tony Robbins, podróżowanie po świecie. Where the Hell is Matt, jeden z moich ulubionych filmów ever, który się pojawił w internecie. Lista jeszcze nie jest kompletna, cały czas się dobudowuje, natomiast te inspiracje są ekstremalnie ważne, bo czasami słyszę, że przy tych zadaniach dużo ludzi kalkuje od siebie i w ten sposób nie dochodzimy do swoich celów, a dochodzimy do celów innych. Natomiast całkowicie się z tym nie zgadzam, ponieważ jest kilka ludzi, którzy są bardzo mocno rozwinięci emocjonalnie, wiedzą, gdzie chcą dojść, wiedzą, gdzie są, mają pełną świadomość siebie. Takich ludzi jest mało. Jest masa ludzi, bo poznałem ostatnimi czasy setki ludzi, którzy mają straszne problemy w różnych wiekach. Nie wiedzą, gdzie są, kim są, gdzie chcą iść, mają dużo problemów w życiu. I oni zapytani, gdzie chcą być, naprawdę nie są w stanie tej informacji powiedzieć. Więc dobrą rzeczą jest, warto znaleźć w swoim życiu ludzi, którzy nam się po prostu podobają. Czyli ich stan, gdzie oni są, się podobają. I po prostu zacząć od nich kopiować to, gdzie oni są. I w tym samym sposób budować siebie. I w chwili, gdy siebie zbudujemy, będziemy w stanie sami w końcu powiedzieć, dobra, to ten człowiek, którego śledzę, doprowadził mnie do miejsca X, co przyniosło mnie tutaj, nie przyniesie mnie tam. Teraz czas znaleźć inną drogę, moją własną, już teraz jestem gotowy. Natomiast na początku nie bójmy się patrzeć na innych i inspirować się tymi wszystkimi ludźmi i iść tam, gdzie oni idą. A z czasem, gdy będziemy na etapie, że będziemy sami w stanie określić, gdzie chcemy dojść, to wtedy znajdziemy inne cele. Natomiast gdy jesteśmy na początku, nie bójmy się skopiować od innych ludzi, ich celów, ich marzeń, ich aspiracji, bo czasami w naszym życiu nie jesteśmy w stanie ich znaleźć. Dodatkowo ci ludzie są w stanie nam pomóc, gdy mamy trudny dzień. Po prostu włączamy wideo i oglądamy. Sam myślę o tym, żeby zmontować te wszystkie wideo, tych inspiracji, które mam w życiu, taki jeden ciąg i sobie codziennie z rana włączać. Ciekawe, jaki będzie efekt. No, w sumie zrobię to. Tak czy owak, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia jutro.